Nowy, wyjątkowy sezon! Najlepsi polscy aktorzy! Nikt Jedyna mroczna dzielnica, którą możesz odwiedzić bezpiecznie. Najmocniejsze zagadki. Chcieliście mnie pochować? Tylko w dzielnicy strachu! Zawsze myślałam, że jestem jak skała. Od poniedziałku do czwartku, od 21 w pulsie 2. Dzień dobry, Iwona Reisner, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są zdobywcy Telekamer Tele Tygodnia 2023 dla najlepszej aktorki i najlepszego aktora, czyli Agata Załęcka i Andrzej Młynarczyk, którzy jako duet występują w serialu Dzielnica Strachu. W serialu, który cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów i który z odcinka na odcinek ma coraz większą oglądalność. I właśnie o tym serialu porozmawiamy sobie dzisiaj. Ale jeszcze chciałam zapytać o te telekamery, które są ważnym wyróżnieniem dla każdego aktora, więc powiedzcie, proszę, czy e, kiedy otrzymaliście nominację, już zastanawialiście się, co powiecie ze sceny, trzymając w ręku nagrodę i bez fałszywej skromności, poproszę. Jeden czy dwa? Czyli pytanie brzmi okay. tak naprawdę, czy spodziewaliście się i, 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 e, tej wygranej? Pamiętam, że siedzieliśmy um, obok siebie, to znaczy chyba byłaś rząd wyżej. Tak. I... Przed, przed um, nominacjami, znaczy przed ogłoszeniem, zerkaliśmy na siebie, nawet um, pytaliśmy siebie nawzajem czy, czy jesteś zadowolona, Agata, a ty Andrzej, czy jesteś zadowolany. Były jakieś takie drobne, takie drobne elementy i byliśmy na pewno zaskoczeni, myślę. Mega, i, ja. I, i, yy... No, i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy na scenie. Byliśmy totalnie zaskoczeni. Ja byłam bardzo zaskoczona tym, że, że po pierwsze, nominacja była prze miłą niespodzianką, i jak zobaczyłam, w jakiej ekipie się znalazłam, aktorek, to myślałam sobie: Wow, to jest coś. Zawsze o tym marzyłam. A dwa, tego dnia, kiedy były telekamery, miałam spektakl i do mnie zadzwoniono dosłownie, nie wiem, parę dni wcześniej, żebym była na tych telekamerach, ale nie powiedziano dlaczego. Ja mówię, kurczę, nie wiem, jak mam to zrobić, bo mam spektakl, więc muszę oddać koleżance, e, zamienić się albo po prostu oddać i mówię, kurczę, ale dlaczego? No, nie możemy powiedzieć, ale zapraszamy. Tak koniecznie. Ja Myślałam, że może pierwsza trójka, boże, niesamowite. Ale naprawdę nie spodziewałam się tego, że mogłabym odebrać tę telekamerę, chociaż o tym Oczywiście marzyłam zawsze i powiem Wam, że tego dnia, co jest ciekawe, byłam e, totalnie nieswoja i jak wychodziłam na tę scenę, to miałam wrażenie, że jestem obok siebie. Nigdy nie spodziewałam się, że odebranie takiej kamery, takiej nagrody będzie związało się z tak olbrzymim stresem. Jeszcze tydzień do siebie dochodziłam. Później dopiero się zaczęłam cieszyć tym, tym wyróżnieniem, ale, ale tak, tak naprawdę długo do siebie dochodziłam i cieszę się, że Andrzeja też to spotkało, że miał dostał tę nagrodę, ponieważ no, to jest wyróżnienie od widza, jest, chyba nie ma nic piękniejszego dla aktora niż otrzymanie nagrody od widza. To natomiast, prawda gratuluję. Natomiast, <laughs> natomiast mnie. Te, te emocje też grały pierwsze skrzypce. Pomimo Czyli też tego, byłeś w stresie? Też byłem w stresie, pomimo tego, że występujemy na scenie, czy występuję od wielu lat. To jednak taka sytuacja jest zaskakująca i pomimo tego, że jednak możliwe trzeba było, trzeba byłoby się przygotować i, i powiedzieć, to jednak te słowa, które, które się rodziły w tych emocjach, były spontaniczne. I również i, i myślę z takim naciskiem, żeby aby podziękować publiczności i podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w nasz projekt, czy są zaangażowani w Dzielnicę Strachu. Tak, Więc okay. bardzo dziękujemy wszystkim twórcom, którzy, bo to też na, ta nagroda należy do nich. I to mm. dzięki, dzięki Dzielnicy Strachu zostaliśmy też nominowani. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. A ja jeszcze raz gratuluję i faktycznie przejdźmy już do pytań na temat samego serialu. I tu takie przewrotne pytanie, której dzielnicy w takim razie powinnam unikać, którą obchodzić szerokim ukiem, która to jest ta dzielnica strachu? No, zdecydowanie Gorczak jest najniebezpieczniejszą dzielnicą świata. Tak, na, 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 na jeden kilometr kwadratowy przypada więcej sytuacji newralgicznych, zabójstw, morderstw. W sześciele. Tak, że, że tam po prostu morze mi rzeczywiście płynie, więc jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Oczywiście to jest, to, jest, to jest serial, to jest fabuła, więc naturalnie ona ma swoje prawa. W życiu realnym, jak w każdym serialu, w wielu serialach kryminalnych takich sytuacji zagęszczenia tych, tych sytuacji na, takich, na komendzie by nie było. Natomiast u nas rzeczywiście. Bardzo dzieje. dużo się dzieje? Jesteśmy zintensyfikowani. Jesteśmy skondensowaną historią chyba wszystkich komisariatów na świecie. Co chwilę coś się dzieje, bomba. Co chwilę ktoś jest bez nogi, bez ręki, więc no, scenarzyści mają, mają możliwość popisania się i wykazania kreatywnością, i tam się u nas dzieje. No właśnie, już trochę zdradziliście, że jest to serial kryminalny, a jakbyście mogli teraz jeszcze zreasumować dla tych wszystkich, którzy go jeszcze nie oglądali, o czym właśnie traktuje. Serial kryminalny, który opowiada historię dzielnicowych historię dzielnicy, w której, w której pracują policjanci oraz pani pan komisarz, którzy, którzy pomagają w rozwiązaniu najtrudniejszych sytuacji zagadek kryminalnych na danym terenie. Dzielnica strachu jest to trudna dzielnica. Hmm. <laughs> jeszcze wracając, jeszcze wracając do... Kiedyś się zastanawialiśmy, nie wiem czy pamiętasz, Gorczak, kto wymyślił to... Nazwę? Tak, ja myślę, że tutaj um, była dość duża, um, duża praca nad tym, aby właśnie to był Gorczak. I, i ona, się, ona się przyjęła całkiem dobrze. Ja myślę, że ona brzmi... Um, Strasznie? Ta, mo, mocno, <laughs> mocno, mocno. No bo to nie jest tak. jakaś dzielnica, nie wiem, zielone... Pole. Nie wiem, jakaś, 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 jakaś taka łagodna, no, tylko Gorczak. Już sama ta nazwa jest Gorczak twarda. jest twarda, mocna, zdecydowana. Tak, taka. Dobrze, Interesowa. a powiedzcie proszę, kim są grane przez Was postaci w tym serialu? Co robicie na Gorczaku? Gram Agatę Rychlik, komisarz, samotnie wychowującą. Troje dzieci. Eee, co prawda, jeszcze tych dzieci nie poznałam. A ty masz na nich czas, jak ciągle w pracy? Ja wiem, jestem jakąś naprawdę czasami wyrodną matką, bo mnie tam po prostu w tym domu w ogóle nie ma. Jestem panią komisarz, która troszeczkę, że tak powiem, musi pokazać mocną stronę kobiety kobie coś ukryć. Dyscyplinuję zbirów. Jestem empatyczna do kobiet i do ofiar, ale jestem też ostra i dynamiczna w stosunku do i kobiet, i mężczyzn, którzy popełniają wykroczenia dość mocne i e, jestem taką... Taka, to jest taka rola, którą, którą myślę, że wymarzyłaby sobie nie jedna aktorka, bo ta postać jest bardzo złożona, bo jest i, i dość dynamiczna, jak powiedziałam, czas czasami agresywna, niekiedy bardzo twarda, czasami spontaniczna, czasami bardzo czuła, wrażliwa jest tam po prostu feria uczuć i kolorów, ale mam, mam tam możliwość wykazania się jest to to postać z krwi i kości, która, kobieta, która jest pokazana w polskim, powiedzmy w, w, w serialu w film jako Kobieta nietypowa, bo właściwie pokazująca też swoje słabe strony i, i, i nawet swoje mroczne strony. Także jest to postać wielo, wielowarstwowa, złożona, dość dynamiczna, jak powiedziałam, i konkretna. Dla innych, <laughs> e, czyli dla innych postaci, kiedy inne postacie patrzą czy pracują, tak jak moja postać e, policjanta, który jest dzielnicowym. Gram postać Andrzeja Potocznego. I czy to jest prosty chłopak? czy Agata, Agata Rychlicz, czyli postać, postać agaty, postać komisarza jest komisarzem, który panią komisarz, która jest zdecydowana, mocna, wyraźna, osoba, która jest dociekliwa, osoba, która również wspaniale Używa swojej intuicji w rozwiązywaniu tych wszystkich spraw kryminalnych, ale również wrażliwa, i w przeciwieństwie do tego, co mówisz, jednak, jednak opiekuńcza dla swoich dzieci i, i wiele było takich scen, gdzie, gdzie właśnie wykazywa postać tą swoją dużą empatię i zaradność. Natomiast jeśli chodzi o twoją Natomiast postać. jeżeli. Chodzi, jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie no. naszego, naszego serialu, zadałaś pytanie, o czym jest? To oczywiście Dzielnica Strachu. Dzielnica Strachu jest oczywiście serialem kryminalnym, ale jest to również serial, który ma w sobie wątki komediowe. Mam no. nadzieję, że będziemy mogli o tym pomówić, bo to również buduje nasz serial tak. i odciąża trochę od tych, tych spraw szalenie, szalenie mocnych. O tych wątkach będzie, spokojnie. Tak. <laughs> Idźmy po kolei. Andrzej Potoczny, moja Dokładnie. postać. Postać policjanta. I mnie dostałeś swoje. Postać policjanta, który... Wcześniej był komisarzem, ale z różnych przyczyn został zdegradowany i teraz, teraz rozwiązuje zagadki kryminalne w swojej dzielnicy. Postać również złożona, dlatego że jego serce zostało wychowane w rodzinie przestępczej, kryminalnej, i to on decyduje się przełamać ten kor, przełamać tę postawę rodzinną gangsterską. Wyłamuje się z tej rodziny i postanawia zostać policjantem. Więc na tym tle, w tych sytuacjach rodzinnych, w tym wątku rodzinnym, który jest bardzo mocny i bardzo ciekawy, pojawia się dużo napięć i dużo sytuacji konfliktowych, właśnie, właśnie ze swoją matką czy ze swoim bratem. To również buduje, buduje postać tego, tego Andrzeja Potocznego. Z jednej strony, Oczywiście on jest bardzo prawy i, 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 i dążący do, do rozwiązywania spraw na poziomie prawa, ale też w nim się odzywa. Też jednak ten charakter rodzinny tego człowieka, który musi złamać swój charakter i zawalczyć ze swoimi duchami, które ma w środku. Um, również, również, również daje znanie. To, co mogę powiedzieć, z oczami Agaty Rychlik, mojej postaci Andrzeja, widzę też tak, że jesteśmy dość podobni do siebie. Mimo, że jesteśmy kobietą, mężczyzną, to mamy dość podobne charaktery. E, obydwoje jesteśmy ambitni i e, właśnie w związku z tym na początku, między nami było lekkie skrzenie, co się bardzo widzą, podobało. Ale jesteśmy. Ale iskrzenie romantyczne czy Nie, właśnie osobowościowe? No. No. Tak, tak było pisane. Więc z racji tego, że, e, racji tego, że musiał być za, e, wpisany konflikt pomiędzy Agatą a Andrzejem, między innymi dlatego, że e, postać Andrzeja m, była skonstruowana, jest to komisarz, i on, można powiedzieć. Cały czas grał tego komisarza, mhm. a jednak stanowisko swoje miał um, swoją pozycję jako, jako, ja, 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 jako partner. Czyli jako chciał dyrygować Agatą tak, w jakiś więc, Agatą. Ale to było, to było wpisane w scenariusz i, i to powodowało, myślę, nie, nie, nie jakiś konflikt specjalny, tylko, tylko napięcia, które rozwiązywały się albo pod koniec odcinka, mhm. albo w sytuacji, kiedy w ogóle rozwiązywała się jakaś taka sprawa kryminalna. No, nie sposób nie spytać e, o wątek romantyczny między Wami, czy, czy nie było żadnego takiego pomysłu, żeby jakoś Was tam e, parować pod tym kątem? Hmm. Jeszcze nie dostaliśmy czegoś takiego. <laughs> nie było w scenariuszu. E, trzeba zapytać, nie było tego w scenariuszu. Nie. Trzeba zapytać. <laughs> były jakieś takie drobne rzeczy, takie uczułości, <laughs> ale, ale jakieś takie zrozumienie policyjne. Pamiętasz, przyszłaś z pizzą za dwa razy chyba, czy, czy, czy z czymś jakieś takie takim. Ja, ja, wiem, ja wiem, że to się wydaje, ja wiem, że to się wydaje, ale musicie zrozumieć, że, że w sytuacji, kiedy ciągle są napięcia między bohaterami, i nagle ktoś wykazuje drobny gest, nawet to przyjście z pizzą, mm. czy ja nawet pytam o, o twoje dzieci, jednak mm -hmm. jak, jak, a, a, jak się czujesz, czy, 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 czy wszystko jest w porządku, to jednak takie drobne rzeczy one miały wielką wagę. Rozumiem. E, powiedzcie, kto jeszcze prowadzi śledztwa na Gorczaku? Chodzi mi o, Oprócz o obsadę aktorską, o obsadę aktorską e, tak Gra z nami jeszcze e, Jagona Małyszek, gra dzielnicową Adę, Aleksandra Listwan gra Ole, e, Marcin Krajewski, e, gra Wikinga, Tomasz Świeciński gra Tomka. E, oczywiście Maciej Kosmala gra Rafała. Rafała nocenia. Rafała I jest nowa postać. I jest, nowa, I jest nowa postać. I jest jeszcze Górłacz, który gra twojego brata. A, tak. A, sorry, trochę w, w, ja, ale, ja, ale wspaniały, wspaniały. Grażyna Strachota z nami jest też. No. Tak, ja na ja przykład pomyślałem o tym naszym środowisku na Policyjne, komisariacie. Tydolnie. Tak, A oczywiście tak. dyżurny Sławek, czyli Aleksander. I jeszcze Danuta. I jeszcze. Dorota Gorjajnow tak. I jeszcze jest z nami Teresa Dzielska, która gra również dyżurną. Tak. A kto dołączy w takim razie w tym sezonie? Bo już Andrzej chciałeś powiedzieć coś tak. na ten temat. Będzie Chciałem powiedzieć, bo sam jestem ciekawy tej postaci. Zagra z nami Jasper, od odtwórca roli... Jana. Jana. Kim jest Jan w takim razie? Kim będzie Jan w serialu za Strachu? Jan będzie dzielnicowym, nowym, młodym dzielnicowym, który... Będzie z nami pracować. Ja sam jestem ciekawy, dlatego że chyba oh. pracowaliśmy ze wszystkimi, oh. pracowaliśmy chyba ja ze wszystkimi tak. komisarzami i dzielnicowymi, bo wymieniamy się. Mogę chyba więcej powiedzieć to <laughs> Jasper Jus będzie grał troszkę takiego uczącego się i świe bardzo świeżaka, który jest dość wrażliwy na, zły, na, na nie, niedobry zapach, na rozkładające się zwłoki e, i, i będzie trochę zaskoczony tym, tą taką brutalnością tego. Czyli tej dzielnicy. Czyli się z powołaniem. Ale się wdraża. Wdraża i całkiem nieźle mu idzie. To tyle, co mogę powiedzieć. A jest... Tryb... Postacią, która jest dość y, takim wrażliwcem, można by rzec. Wrażliwcem. I dodaje dużo, tak, i do, do, dodaje też trochę humoru i, i spontaniczności, więc. Um, ale co będzie dalej, też nie wiemy, bo, bo nie zdradzają nam tego tak bardzo. Sp chcą nas zaskoczyć scenarzyści i producenci, co jest też fajne. W takim razie będziemy śledzić na bieżąco, a tymczasem skoro pojawiła się nowa postać, nie sposób nie spytać o castingi do tego serialu. Właśnie jak to się stało, że znaleźliście się w obsadzie? Czy castingi były wymagające? I czy dla aktora jest to może frustrujące, że zawsze musi udowadniać ile jest wart? Czy może to już jest norma? Muszę przyznać, że kiedy otrzymałem propozycję zagrania i zobaczyłem pierwsze dwie, trzy sceny, to yy, to dało się wyczuć oczywiście, że ta postać, nie chcę powiedzieć, była skrojona na mnie. Czy nie, nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, ale wiele było punktów, które, które podobały mi się w tej postaci. Na przykład? Między innymi to, że trzeba będzie w tym serialu kryminalnym, z czego bardzo się cieszymy, wykazać się dużą sprawnością fizyczną i będzie dużo scen wymagających od aktora no nie chcę być ekstremalnych sytuacji takich, takich, takich sportowych, ale będzie dużo scen kaskaderskich. I z tego się od razu bardzo ucieszyłem, bo ja uwielbiam sporty wszelkiego rodzaju. To jest pierwsza rzecz. Charakterologicznie również. Okazało się również, że moja postać ma na imię tak jak ja mam prywatnie, więc wiele rzeczy, wiele, rzeczy, wiele kropek zaczęło się łączyć i rzeczywiście casting wyglądał tak, że Prawie przez, chyba przez pięć dni, może więcej, byłem w studio i dobierano różnego rodzaju osoby, które ma, miały zagrać ze mną, więc. więc... Czy byłeś pewnie jakim od samego początku? Nie, nie, ja tego nie wiedziałem. Ja tego nie wiedziałem, natomiast chyba podobno jak dwie były osoby tak tak, tak, tak wybrane, ale rzeczywiście w tym studiu spędziłem dość dużo i wtedy myślałem, je jeżeli tak dużo spędzam czasu i tyle, tyle <laughs> pracuję nad tym przed, to. Co się zna rzecz? Gata? Ja miałam sytuację dość trudną na początku, ponieważ wyjechałam w tym czasie, ponieważ był COVID, lockdown kolejny był za nami. Byłam, poleciałam do Egiptu, do Dahab, nurkować, uprawiałam freediving, e, nurkowanie na jednym wdechu. I tam dostałam telefon z agencji, że jestem zaproszona do, na casting i mówię, kurczę, jak zwykle, kiedy mam bilet lotniczy, gdzieś jestem za granicą, dostaję casting, nie? Więc poprosiłam, czy mogę dostać, e, czy mogę się nagrać online i wtedy, jeżeli będę potrzebna, spodobam się, to przylecę w każdej chwili. Dostałam odpowiedź następnego dnia, że reżyserka castingu nie zgadza się na to. I e, okej, okay, pomyślałam, strata moja. I tak minęły dwa tygodnie i się do mnie producentka tego serialu na Facebooku i zapytała się, czy mogę się nagrać. Bardzo im na tym zależy. Wiedziała, że bardzo chciałam się nagrać. E, e, no i nagrałam się cały dzień, właściwie nagrywałam, szukam cienia w tym Egipcie, bo tam było dużo słońca. Niestety nie miałam żadnych... Ubrań ciuchów, które by przypominały policjantkę, więc musiałam pożyczyć męską koszulę, spiłować paznokcie, Miałam wypłowiałe blond włosy słońca i byłam opalona, więc trochę balansowałam bielą jas jasnością w e, aparacie. Ale to nie było łatwe, bo wiedziałam, że jeżeli reżyser castingu zobaczy mnie w takim anturażu, to znaczy, że zapamiętam mnie tak na trzy lata. Wiem, jak powinna wyglądać ta policjantka, i nie miałam za bardzo warunków do tego, żeby się tak przygotować, w, ucharakteryzować, ale robiłam wszystko, co mogę. Nagrałam się, bardzo mi się podobały te sceny. Też czułam, że zawsze grałam taką postać i taką rolę. Zresztą jako dzieciak marzyłam, żeby być policjantką, pracować w służbach specjalnych i w ogóle być detektywem. I, i, i bardzo mi się podobało to, co mam miałam do zagrania, bo to było coś: to było mięso, to było rasowe, to było konkretne, fajne popis tak. dla aktora. Mieliśmy, przepraszam, że w, w tych scenach e, castingowych e, to były sceny między nami. Przynajmniej ja miałem ten, ten pierwszy czas. się nie casting. spotkaliśmy na castingu. Nie spotkaliśmy uh -huh. się na castingu. Uh -huh. Natomiast rzeczywiście to był taka ta, też właśnie emocjonalna scena pomiędzy Andrzejem a Agatą. Więc, więc już, już wtedy zaczęło być, zaczęło iskrzyć. I tak. No i kontynuując, wysłałam te nagrania, po czym dostałam od reżyserki castingu informację, że jednak nie. I żebym i lepiej dla mnie, bo nie pasuje do tej roli, więc kompletnie nie, nie widziała we mnie policjantki i ak aktorki, która się potrafi przeobrazić taką mocną postać No to ciekawe. Tak, miałam podgórkę na początku. Po czym zadzwoniłam? Kiedy wróciłam do Polski, już kupiłam sobie bilet, mówię trudno. Jak zwykle coś fajnego jest blisko i to odchodzi. Dostałam telefon z Wrocławia, czy mogę przyjechać następnego dnia, bo jednak mnie wybrano. Byłam zestresowana szalenie, bo jadąc do Wrocławia, obawiałam się, czy znowu ze mnie nie zrezygnują, z, z, nie spojrzą na mnie, nie powiedzą, że jestem za ładna, czy za atrakcyjna, czy za ruda jakkolwiek. Jak dobrze wiesz, w naszej branży często padają takie, takie tak jak tak się mówi o aktorach. Natomiast cieszę się bardzo, że usłyszałam później, nieoficjalnie, że ta właśnie reżyserka castingu powiedziała produkcji, że się pomyliła. O proszę. I że naprawdę tamte osoby, które mnie wybrały miały oko. Jesteśmy aktorami, tak naprawdę do naszych zadań polega, żebyśmy się zmieniali. Więc jeżeli szukamy głębi w sztuce, to też fajnie byłoby popatrzeć głębiej na osoby, które na aktorów, bo to, że mam dzisiaj kręcone włosy, nie znaczy, że nie zagram osoby, która ma warkocze i potrafi mocno tupnąć nogą w mocnych glanach i z mocno malowanym okiem. Także musiałam udowadniać w tej i myślę, czułam się tak przez pierwsze pół roku, że musiałam udowadniać, że sprostam tej roli. Także ta telekamera jest dla mnie podwójną nagrodą tego, że i, i, i potwierdzeniem, że jeżeli mamy intuicję i wiemy, że, że potrafimy zagrać daną postać, nie możemy się poddawać, mimo że inni na początku nie widzą w nas tych charakterów. To nie jest łatwe zadanie dla aktora, ale to się często zdarza. Ja myślę, że przychodzi też taki, taki czas albo przychodzi jakieś takie zestrojenie naszych intencji, czy, czy chęci, co chcemy zagrać wraz ze strojeniem tego, w jakim jesteśmy wieku, wraz ze strojeniem tego, jakie propozycje otrzymujemy. I ja miałem wobec siebie takie, takie wrażenie, czytając te role, potem otrzymując już pełne odcinki do przeczytania, że stroi, że to jest to, że, że siedzi. To tak się mówi u nas, że, tak. że nie, nie, nawet dawałem znajomym do przeczytania czy, czy zerknięcia na, na, na ten scenariusz, i oni mówią: Andrzej, to. To gra. to Czyli etuzment w be? Tak, innymi tak, słowy. Tak, A czy tak, wcześniej tak, spotkaliście tak. się gdzieś zawodowo na planie, czy to był wasz pierwszy e, kontakt? Raz spotkaliśmy pracę, się kodulek. na castingu, nie wiem czy pamiętasz. A dawno temu, wiele lat temu to było. E, był ale chyba nie pracowaliśmy razem. Chyba, tak. chyba był jakiś serial jeszcze. Pracowaliśmy? Nie, chyba. E, trzeba zobaczyć Wikipedia <laughs> ale, albo na filmie polskim. Ale okej, okay, nie mieliśmy scen razem, prawda? Nie, nie mieliśmy, Andrzej. Mieliśmy, pamiętam, casting wspólnie do jednego serialu. Możliwe, możliwe, I, możliwe. I Byliśmy castingowani, ale nie pamiętam, żebyśmy się spotkali w pracy. Sprawdzimy, sprawdzimy w internecie. Ja bym pamiętała. No rozumiem. A jak wyglądał e, w takim razie początek waszej współpracy na planie? Czy od razu kliknęło? czy, <grym> czy Początek burs... był taki, że Agata przyjechała do Wrocławia z, z, z kotem. O proszę. Ekscentryczna aktorka. Przyjechała z tego, na takie dużego, wielkiego, pluszowego kota? Pluszowego ja kota. Znaczy, to, nie ja plusowy, ale on pluszowy, to nie jest pluszowy. To nie jest To wygląda jak taki... pluszowy, to prawda. Nie wiem, to jest taka rasa, że. szkocki z wisłuchy, ale on nie wygląda jak pluszowy. Ma taki futer tak, jak królik. Tak, tak Ale jest jednak pluszowy. to żywy kot. Tak, żywy. żywy, żywy. Tak się rozpoczęła tak. I tak rozpoczęliśmy, i rozpoczęliśmy tym, że mieliśmy, um, mieliśmy przeszkolenie wraz z um, osobą, która była odpowiedzialna za. Sceny właśnie kaskaderskie. Z atekami tak. prawdziwymi. No właśnie, chciałam też o to zapytać, czy do Waszych, do waszych ról. Dostaliście jakieś y, właśnie przeszkolenia kaskaderskie, z obezwładniania, ze strzelania? Mieliśmy takie przeszkolenie typu. i za każdym razem, kiedy mamy sceny właśnie tego typu, są z nami nasi atecy, którzy nam pomagają i pokazują, jak dane rzeczy powinny wyglądać, jak trzymać oczywiście broń. Mieliśmy takie przeszkolenie, sami też później pracowaliśmy we własnym zakresie, na strzelnicach albo w różnych innych miejscach. Natomiast są z nami ci koledzy i, i, i jak mamy tego typu sceny, zawsze nam potrzebujemy odpowiadają, jak w dany sposób y, wykonać. Tak? I oczywiście wszystkie sceny, które, gdzie musimy strzelać, to strzelamy z broni... Prawdziwej. Prawdziwej. Amunicja również jest prawdziwa, jednak bez... ślepaki Naboj. Ale wszystko, Nabo jest, ro... wszystko tak. jest prawdziwe. Prawdziwy huk, więc prawdziwy zapach, więc... Czyli tym Prostu. bardziej możecie Prostu. się wczuć w rolę. A czy pracują z wami na planie kaskaderzy? Tak, no właśnie. Tak, 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 tak oni też pełnią funkcję kaskaderów, więc bardzo często. Mhm. Również osoby, które, które muszą zagrać postaci mocno poturbowane, nie wiem, w wypadkach samochodowych, mhm. czy wisielców muszą zagrać, to też są osoby albo kaskaderzy, albo osoby specjalnie dobrane, gdzie rzeczywiście te uprzęże i te różnego rodzaju sprzęty są im zakładane, żeby wykonać taką scenę, dajmy na tę osobę, która wisi na drzewie. No to jednak no, nie każdy. Nie wszyscy się na to godzą i to muszą być często osoby rzeczywiście przeszkolone. Ej, mieliśmy też spadanie w, prawie z mostu, więc też koledzy byli ze specjalnym zabezpieczeniem. No, tak, tak, tak. tak. Więc... Dużo przykładają w naszym tak. serialu. Bez taka... nich byłoby bardzo trudno. Tak, tak, Czyli przynajmniej tak. wszystko wymagańcy. wygląda realistycznie. Mhm. Tak. Często, Super. czasami nawet takie jest. Bardzo się z tego cieszymy, <laughs> dlatego, że Dlatego, że nie wiem, czy jest w Polsce taki serial, który, który ma tyle scen kaskaderskich, co nasz. Co, co, co nasz, naprawdę. No to co, 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 co drugi dzień mamy scenę nad wodą z mostu ktoś spada, tak. potrącony jest, zakrwawiony całkowicie. Jest bardzo mocny ten serial. Za każdym razem, kiedy czytamy, przynajmniej ja, bo, ale też ekipa, scenariusz, bo musi przecież czytać. Żeby się przygotować do, do pracy, to, to ciarki przechodzą na plecach i, i, i to są. Co tam się, się dzieje? Słowa. Ja już troszeczkę się z, już przyzwyczaiłam, ale też, też potrafię być zaskoczona scenariuszem. I kreatywnością scenarzystów. to powiedzcie w takim razie. A do zwłaszcza, chod... że z, ser... z sezonu na sezon jest coraz mocniej. Tak. To tak mocniej. to powiedzcie w takim razie, do kogo skierowany jest ten serial? Jak już jesteśmy przy tematyce i tym, że jest. A, do ludzi o, o silnych nerwach? 16 plus, zdaje się. Do ludzi, to jest serial skierowany 16, plus do ludzi o, sil, o mocnych nerwach, do ludzi, którzy potrzebują dużo adrenaliny, do ludzi, którzy e, nie wiem czy nie, nie boją się, ale którzy są przygotowani na obrazy. Obrazy burcze, obrazy. Nie, obrazy, obrazy wizualne, które, które są rzeczywiście mocne. Tak. Dlatego wow. jest puszczany wieczorem po dwudziestej pierwszej, czy o dwudziestej Tak jest. E, więc jest to specyficzna, no specyficzna, może nie wiem, na jakiś wybrany grupa docelowa grupa docelowa tak ale jestem bardzo zdziwiona bo spotykając spotykam się codziennie z opiniami na temat naszego serialu z osobami które są zupełnie z różnych dziwnych grup właśnie innych grup docelowych totalnie przeciwstawnych są to osoby naprawdę przeróżne dla mnie bardzo często zaskakujące Nawet to młodzież. na ba Nawet młodzież. bardzo młodzież jest ale to wiem dlaczego ale wiem do... Agata, dlaczego właśnie dlatego że są wątki komediowe A, no właśnie no to Zaraz do tu tego jest Zaraz yes. wrócimy, Andrzej, do tego. Jeszcze pozwól, że tutaj dopytam. A jeśli chodzi o formułę serialu, to czy to są właśnie zamknięte historie, każdy odcinek opowiada o czymś innym, czy w pierwszym odcinku serii zawiązuje się akcja i trzeba czekać z wypikami na twarzy do ostatniego odcinka, żeby przekonać się, jak to się wszystko skończyło? Są bohaterowie odcinka, którzy, w których historia się raczej zamyka, zawiązuje. Natomiast potoczni, rodzina potocznych. Jest to historia, która trwa i z wypiekami na twarzy ludzie, widzowie bardzo czekają na rozwiązanie tej sytuacji. Moja postać też w tym sezonie ma e, swój, swój wątek, który trwa przez kilka odcinków i, i jeszcze trwa. <laughs> Także mamy i takie case'y, które się zamykają w jednym odcinku, a, ale główni bohaterowie zmagają się z kolejami losu, życia, które przenikają przez wiele, wiele odcinków, a nawet sezonów. Rozumiem. Często schemat wygląda tak, że serial zaczyna się otwarciem, czyli jakąś tajemnicą, rozpoczęciem dwóch, trzech scen, które, które wprowadzają widza w zaciekawienie, w jakieś właśnie morderstwo czy sytuację kryminalną. Po czym następuje przyjeżdża komisarz z, z, z dzielnicowym czy sam dzielnicowy i zaczyna się rozwiązanie, rozwiązywanie zagadki, o co chodzi w, w danej sprawie. Krymina. Rozumiem. Zaraz zapytam o to, jaka była najciekawsza rozwiązana przez Was sprawa, ale zanim o tym, szybciutko jeszcze powiedzcie, o której i gdzie emitowany jest serial, no żeby wszyscy widzowie byli tego świadomi. Serial emitowany jest od poniedziałku do czwartku e, w PULS 2 o 21.00, a w niedzielę jest maraton o 22.5. Wiem, bo na wczoraj Was gorąco zapraszamy. Gorąco Was zapraszamy, a wiem skąd jest ten maraton, bo wczoraj sama do go drugiej. Oglądałaś. Tak samo i ja Oglądałam powtórki, bo nie, nie udało się ostatnio, bo kończyliśmy plan po 22.00. Natomiast od poniedziałku do czwartku na kanale PULS 2. Jeżeli ktoś chce zapytać, bo dostajemy takie pytania, czy będzie możliwość zobaczenia w jakichś streamingowych kanałach, to wiem, że PULS chyba coś przygotowuje, są jakieś takie, są jakieś takie pomysły, więc musimy być cierpliwi, bo sam nie mogę się doczekać. I jeszcze raz zobaczyć dzielnicę strachu od pierwszego sezonu. Poczekamy, e, zobaczymy, a tymczasem odpowiedzcie w takim razie na to pytanie, które już właściwie zadałam o najciekawszą sprawę, e, którą udało wam się roz rozwikłać. Powiem ci, ile tych spraw e, Możesz na nasze na, 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 postaci ulubionej... musiały rozwiązać. Bardzo dużo. Hmm. Bardzo dużo tych spraw. Może masz jakąś, którą zapamiętałeś najbardziej? Z racji, myślę, że, myślę, że z racji tego, że. Ja nie wiem, czy im bardziej brudno. Nie, wiem, muszę się zastanowić. Dobrze, dam ci czas, Agata, czy masz coś w głowie, czy idziemy dalej? Mam, pamiętam, dla mnie dość emocjonalne są sceny, wątki, które są związane z kobietami i dziećmi. Scenarzyści upodobali sobie. Te, takie wątki przypisują do mojej postaci. One są dość wzruszające i na przykład ostatnio miałam taki wątek, że mm, to jeszcze nie, nie poszło, ale trochę mogę zdradzić, że kobieta miała dziecko, zostało ono uprowadzone i wszyscy wmawiali, że ona nie urodziła tego dziecka, że to dziecko było martwe i nikt w to nie wierzył, wszyscy wierzyli w tę historię. Że tego dziecka nie było oprócz komisarza Agaty bo czuła, że coś, jest, coś jej nie, nie składa, się nie styka w tej historii, i byłam jedyną osobą, która wierzyła w, w prawdomówność tej postaci, chociaż wszyscy myśleli, że jest wariatką. To są takie trudne sytuacje, i oczywiście to nie mogę zdradzić, jak, jak zostało to zakończone, ale to pamiętam, że dość mocno mnie utompnęło, ponieważ również pojawiły się cytaty z z mojego księcia, który czytałam. I, i e, są to takie emocjonujące, emocjonalne wątki, że sama mam czasami dreszcze i pojawia mi się łza w oku. I tak bardzo mocno często przenikam w postać Agaty Rychlik, tak bardzo mocno odczuwam tę sytuację, że czasami trudniej, dłużej muszę wyjść z tej roli i, mm -hmm. i jeszcze nawet jeżeli wracam ze zdjęć do hotelu, to nadal czuję, że to wszystko to, we to mnie było. jest. Tak, tak, cały czas myślę, czasami łapię się na tym, że myślę jak Agata Rychlik i wtedy muszę wziąć prysznic przysłowiowy i też fizyczny, żeby zmyć siebie, żeby... Niejednokrotnie Andrzej mi powiedział, że jestem, post jestem, jeszcze siedzę w postaci, bo te, te, te wątki są tak mocne i tak łatwo je, że tak powiem, żeby w nie wejść m, głęboko, to musimy prze. Przetrawić przez siebie, tak? przefiltrować przez siebie. Tak. I wtedy naprawdę bardzo często zdarza się, że reżyser mówi coś innego, a ja mówię, nie, nie, tak moja postać by nie zrobiła. I, i, i to są właśnie te emocjonalne wątki, właśnie, które dotyczą kobiet, dzieci, kobiet, osób bezbronnych, którym nikt nie wierzy, którzy uważają, że inni są ofiary. Ofiary są często brane jako właśnie, są to też ofiary przemocy. Przemocy domowej. I takie kobiety tak. są uważane, że są wariatkami. Tak? Nikim nie wierzy. Wierzy w socjopatyczne zachowania, wierzy w nieżeli aniżeli takiej ofierze. Więc to są rzeczy, które są z życia wzięte, to są poważne wątki i też do nich podchodzę na poważnie, bo wiem o tym, że mogą nas oglądać widzowie, którzy mogą się utożsamić z daną sytuacją. I wiem o tym, że chcę bardzo rzetelnie przedstawić tę postać i też nie chcę na płasko zagrać, jeżeli taka osoba później jest przeze mnie na przykład. Y później muszę osądzić kogoś, to też nie chcę tego robić zero-jedynkowo, bo każdy z nas ma jakiś powód ku temu, albo jakieś złe przeżycia, złe doświadczenia. Także. Um. <grym> tak, to prawda, zgadzam się z tym, się że, mną? że okay. granie um, tych postaci i granie tych wątków jest dla nas emocjonalnie rzeczywiście wyczerpujące. Trudne. A tak, zdarzyło wam się, się nie spać, po jakimś emocjonującym Tak, planie? Ja mam to regularnie, muszę I... pić melisę po. I, I rzeczywiście ja też mam sposób na to, bo po 12 godzinach mocnych takich obrazów, zwłaszcza że przecież my musimy je powtórzyć kilkakrotnie, te sytuacje bardzo trudne do zagrania. Ja również um, wracam, do, wracam do hotelu czy wracam do domu i, na, i, i, i muszę też w, w jakiś sposób się wyładować. Więc, tak, tak, muszę się resetować, więc zawsze idzie to w moim przypadku w sport, um, jakiś fitness, siłownia, czy konie, czy cokolwiek, czy rower, który jest Czyli w hotelu. Czyli żeby trochę zapomnieć, tak, można powiedzieć. Zapomnieć, ale też wyładować się. Rzeczywiście dla takiej higieny emocjonalnej, psychicznej jest to bardzo, bardzo ważne. Wracając do twojego ale pytania... Ale poczekaj, przepraszam, jest... bo, już, bo już Agata mnie zaspokoiła, że tak powiem... W tej kwestii mam inne pytanie, też związane z tym, co teraz powiedzieliście, a mianowicie, jak w takim razie wygląda dzień na planie aktora w tym serialu? Rozpoczynamy o godzinie przeważnie siódmej, ósmej, mniej więcej. Mhm. Przygotowujemy się wraz z drugim reżyserem do zagrania sceny. Oczywiście jest make-up, jest, jest, jest ubranie się w kostium. Rozpoczyna się próba. I od tego momentu, czyli, czyli godzinę po mniej więcej tych, tych przygotowań, czy 45 minut, rozpoczyna się ostro już na maksa, bo już musimy być, że tak powiem, gotowi wiedzieć, o co chodzi i, i zaczynamy. Nigdy nie wiem, co się tak, wydarzy tego osób. dnia. W moim przypadku dzień wygląda trochę wcześniej, ponieważ mam inne też zobowiązania serialowo-teatralne plus jeszcze treningi freedivingowe. To często przylatuję w dniu zdjęć i wstaję wtedy o 5 rano, żeby zdążyć na poranny samolot, i, i, i mój dzień jest troszkę czasami dłuższy. To są bardzo trudne momenty, ale to czasami jest jedyna opcja, żeby, żebym dotarła do Wrocławia, bo zdjęcia są kręcone we Wrocławiu. I też tak jak Andrzej powiedział, że ucieka w sport, ja również chciałam tylko nawiązać, że uciekam pod wodę. Resetuję głowę pod wodą, to też jest zdrowe. Pod prysznicem. Pod, pod prysznicem albo pod wodą, dokładnie, więc to bardzo pomaga. Natomiast taki dzień rzeczywiście, jak Andrzej powiedział, zaczyna się jazda bez trzymanki po pierwszym klapsie i tak naprawdę czasami wbrew pozorom spokojny dzień, który by się wydawał spokojnym dniem. Często, czasem się może kończyć burzliwie i hucznie, bo okazuje się, że coś tam się wydarzyło. A czasami taki z góry, z góry wydawałoby się dzień skomplikowany jest prostszy, więc. Tak, ja pamiętam Czas... pierwsze jeszcze, pierwsze, <grym> y, pierwsze pamiętam sezony, gdzie dzielnicowy, postać dzielnicowego, ona była w 9, nie wiem, 80% chyba scent. Więc y, ka, prawie no 90% spokojnie scen, które były zaplanowane na dany dzień y, należały do mnie. Dzień w dzień, tego było rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Miałeś wtedy... czas się uczyć w ogóle tekstu na pamięć, czy improwizowałeś? Awista, bardzo często, awista, po prostu zmiany i, i zwłaszcza, że trzeba się uczyć, że tak powiem, um, nie, czy reagować na, 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 na to, jak wygląda dana scena, więc tniemy, czy coś dodajemy. Wtedy było dwóch tylko dzielnicowych. Teraz jest troszeczkę, teraz jest czterech dzielnicowych, więc, więc ta praca wygląda troszkę inaczej. Ale pomimo wszystko, ten dzielnicowy rzeczywiście, w tego dzielnicowego scenariuszu dzielnicowych jest bardzo, bardzo dużo i tej pracy też jest dużo. A czy zdarzają się w takim razie sceny dla was niekomfortowe w ciągu dnia pracy? No Podejrzewam, że nie jest to częste, ale na przykład taka scena, gdzie musicie zagrać intymność, albo nagość, albo na przykład są jakieś ekstremalne warunki atmosferyczne. Czy zdarzają się takie sceny, czy raczej wszystko w miarę komfortowo przebiega? Nagości gości moja postać nie miała jeszcze takich. Takich scenariuszy. Nie tylko swoje, nie, nie. nie tylko. Na razie nie ma. Na razie dość kryminalny. Na razie natomiast, to jest historia kryminalna. Natomiast jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, to cały każdy sezon zimową porą jest taki dość ekstremalny. Bardzo często mamy akcje w plenerze i nie wiemy wtedy, jaka będzie pogoda. Często jest to czasami był bruzy, było zimno, więc, więc musieliśmy się jakoś, że tak powiem, dogrzewać, radzić sobie, ale to są trudne sceny. Przeważnie jest zimno już jest od, od, jest od, od, zimno. od listopada już jest tak, zimno po tak. Czasami no, jest kamper. Jest zimno, przebieramy się i z jednej strony tak. jesteśmy rozgrzani, bo jesteśmy i w emocjach, i w takich sytuacjach które wymagają od nas powtarzania, biegania, więc jesteśmy zgrzani, prawda? A jednocześnie jest, 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 jest po prostu zimno, jest mokro, leje, więc u nas ta, ta pogoda w Polsce dubel, jest jaka jest. Są, tak. Opóźniają się czasami epizodyści godzinę, więc godzinę ludzie marzną, też cała ekipa również to, to jest, ta, też Tak wygląda, to jest takie harcerstwo. To znaczy, ja nie chcę tak mówić, ale jak wielcy reżyserzy mówią o, o, o filmie, to w ogóle jest harcerstwo. No Często. ale liczą się efekty. Liczą się efekty. Zdarzają nam się sytuacje, mnie się zdarzały sceny, których nie były mi komfortowe, ale wtedy pomaga rozmowa z reżyserem lub również z aktorem. Czasami redagujemy lekko tekst. Czasami, delikatnie. I jak już się to przepowie z aktorem czy z reżyserem, to wtedy rzeczywiście um, jesteśmy w stanie coś tak... No, są różni scenarzyści. Ja mam swoje postaci, ciągniemy od 2,5 roku, prawda? Prowadzimy te role, więc wiemy też, jak postać by się w danym momencie zachowała lub nie, chociaż jestem też otwarta. Jesteśmy otwarci też na, na nowe. Mm, ale, ale zdarzają się takie sytuacje, że na przykład wydawałoby się, to są te niekomfortowe momenty, m.in., że wydawałoby się, że nasza postać tego i tego nie, nie zrobiłaby. I wtedy rozpoczyna się dyplomatyczne negocjowanie z reżyserem. Czasami, yy, no. Prawda? Nie. nie bywa, tak? Ja, ja tak nie mam. E, no tak natomiast ma? wracając do tych niekomfortowych rzeczy, może nie niekomfortowe, tylko sytuacje wymagają od nas większego przygotowania. I tutaj jest podziękowanie też dla ekipy, że ekipa rozumie te przygotowania, że ekipa rozumie nasze przygotowania emocjonalne, czy takie przygotowania właśnie sportowe do, 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 dane, do, do danego zadania. Ona nam bardzo pomaga i, um, i, i, i w tych sytuacjach ekstremalnych, trudnych, takich, wczuć jest, jest, takie, takie wsparcie od nich, emocjonalne, mentalne. Za to dziękujemy przynajmniej. Czyli ja serial jest pełny trudnych emocji, ale są też wątki humorystyczne, o których wcześniej chciałeś wspomnieć, ale ci nie pozwoliłam. Teraz zapraszam i przy okazji jakbyś był uprzejmy powiedzieć widzom, kim jest Kazik Masztalerz i Wacek Kierownik Śmietnika. I kto gra te postacie w serialu? Na planie często się zdarza tak, że nawet te sytuacje Kryminalne też wywołują u nas e, taki czarny humor, więc zdarza się, że my po, potrafimy sobie zażartować. Natomiast wracając do scenariuszowej kwestii, rzeczywiście dla odciążenia e, emocjonalnego serialu, wątku czy, czy danego odcinka, e, są dwie wspaniałe postaci, które. W genialny sposób rozładowują, rozładowują wszystkie nagromadzone emocje. Właśnie jest kierownik śmie śmietnika, czyli Lech, który genialnie odwala swoją rolę. Lech Dyblik. Tak. Mm -hmm. I postać um, sąsiada, który, który również przychodzi Kazika. na. Kazika, który przychodzi również z różnego rodzaju sprawami, które się dzieją na dzielnicy, i również jest, tobą komedią. jest to wątka mediami. Bogdan Kalus. Genialny, genialnie czy... grają. A czy zdarzają się w takim razie jakieś e, humorystyczne sytuacje, jakieś wpadki może? E, Bardziej grania. Bar się. Bar tak, tak, bardzo. bardzo dużo jest takich wpadek i tak naprawdę często niejednokrotnie rozmawialiśmy, rozważaliśmy, żeby na takich wpadkach zrobić serial. Byłoby naprawdę bardzo śmiesznie, komicznie. Mm. A macie jakiś przykład takiej wpadki, która by się nadawała na napisy końcowe? Bardzo często chyba, chyba takie wpadki językowe, zwłaszcza że nazwiska nauczenie się nazwisk albo nie wiem, jakichś takich nazw własnych, które są w, w każdym odcinku całkowicie nowe i ich jest dużo, często... Czyli często, po, po prostu. Tak, no jest... Nie, Nagminnie. Po prostu, śmiesznie, w, w, wtedy to wychodzi, kiedy jest sytuacja bardzo trudna, jakaś taka mocna, zdecydowana i, i, wtedy, i wtedy mylimy się. Ja ostatnio miałem taką sytuację, że wczoraj chyba na planie, tak? Wczoraj czy wczoraj, że, że właśnie w takiej poważnej, poważnej sytuacji musiałem powtórzyć kilkakrotnie, yy, chyba dane nazwisko, a to jakaś taka końcówka wypracować językowy. I tak, i wtedy, i wtedy wtedy rzeczywiście patrzę w oczy kolegów i zadaję im pytanie. czy było okej? Okay? Było dobrze, ale zdarza się tak. Jest. Było dużo, kurczę, dużo u nas. A na przykład ostatnio gramy w plenerze tuż przed komisariatem, mówimy też poważną scenę, odgrywamy, i nagle z nami spada tabliczka policja. Odkleja się od ściany i leci, ląduje. W najbardziej nieoczekiwanym momencie. Różna albo się nie otworzył, wiesz, nie otworzył się drzwi samochodu, albo nie wiem, Teraz ciężko to otworzyć, ale sporo tego jest, Ta komediowość bierze się stąd, że gramy. Sytuację roczną, mocną, wyraźną, a tu nagle na drugim planie rzeczywiście ta scenografia nagle. No to już rozładowuje na moment emocje, prawda? Muszę ci się pewnie przy tym tak. nieźle pośmieć. Tak, aczkolwiek powiem Ci, że chciałabym móc tak mieć taką zaletę cechę jak Andrzej. Andrzej młynarczyk, dlatego, że on potrafi sobie dowcipkować i żartować z ekipą pomiędzy. A ja na przykład jak jestem w postaci, siedzę w niej, to trzymam ją do samego końca. Na przykład wiem, co jeszcze przede mną jest. Ciężko mi jest się wyrwać, chociaż bardzo bym chciała, bo trzymam, trzymam, bo bardzo mocno jestem w tym zawieszona i, i myślę, no, tworzę już coś, co będzie dalej. I fajne to jest, no, zawsze komediowy wątek jest, czy to na planie w rzeczywistości, czy... czy, czy, czy. Czy fabula jest, jest bardzo potrzebna? I, nie tylko, i te wątki komediowe yy, nie tylko są prowadzone przez, przez naszych dwóch bohaterów, ale również w ogóle są wprowadzane jakieś takie sytuacje na komisariacie. Tak. Yy, czy przychodzą te postaci z, z, tymi, z tymi sytuacjami, że ktoś ukradł portfel albo ostnie? ach Chyba mogę zdradzić jakieś zwierzę, nie powiem jakie, bo cudowne zagrało zwierzę ostatnio u nas na planie. Tak? Genialne, fantastyczne, więc, więc, ale nie zdradzę, oglądajcie. Um, więc jakieś takie sytuacje, gdzie bohaterowie postaci przychodzą um, um, w bardzo poważnej sprawie, ze sprawą, która wcale nie jest poważna. I to jest tak, i wtedy to jest śmieszne, i my jako policjanci również. Z przymurzeniem oka na to patrzymy to jest... Czyli jest jakaś tak, przeciwka za zachowana. Tak. Powiedzcie jeszcze, jak wyglądają wasze kontakty z fanami? Czy jesteście aktywni na social mediach? Czy zdarza się, że często was zaczepiają właśnie wasi fani? Agata na pewno mnie wyprzedza w, w tych social mediach, bo ją obserwuję, więc, więc zawsze coś, coś ciekawego pokazuje. Ale zauważyłem, że zauważyłem, że rzeczywiście im większa popularność naszego serialu. Tym również większa rozpoznawalność taka ym, na ulicy, ale rozpoznawalność już nie prywatna, ale, ale, ale tej postaci i, i samego serialu. Także dla mnie jest to zaskoczenie i też się bardzo cieszę. Wczoraj miałem taką ciekawą sy sytuację. Otóż po 23.30 napisał do mnie fan, który chyba zdaje się, że jest też założycielem naszego fan klubu i mówi. Czy wiesz o tym, że dzisiaj są powtórki? Wręcz go oglądaj, wiem, wysłałam mu zdjęcie. Właśnie patrzę i siedzę z wypiekami na twarzy. Także wczoraj pisał i komentował na bieżąco... Każdy z tych czterech odcinków, co o nim uważa, który jest najlepszy i co mu się podobało. Ja za też zachęcam fanów do tego, może, żeby nie pisali akurat o mnie po 22, ale zachęcam do tego, żeby dzielili się z nami opiniami odnośnie tego naszego serialu, bo to też jest fajne i pomocne. Nie ukrywam, że też czasami zaglądam na Facebooka albo na Instagrama i podglądam na stronę na stronie Dzień Ze Strachu, co, co piszą fani, yy, co z czym się dzielą. A, a również staram się oglądać inne odcinki, nie tylko z moim udziałem, ale śledzić całą fabułę serialu. To jest też ważne. Natomiast ja bardzo lubię, jak fani podchodzą i, i widzowie podchodzą i, i wymieniają swoje uwagi. I dla mnie jest to szalenie ważne i szalenie mm, ciekawe, jest to dla mnie właściwie nagrodą za tę pracę. Ponieważ kiedy już nie wiem, kilka miesięcy wcześniej nagrałam dane odcinki, ktoś się ze mną dzieli, jest to dla mnie takie, takie ukoronowanie mojej pracy, bo tak naprawdę my jesteśmy, my aktorzy, jesteśmy dla widza. A widzowie, przynajmniej ja tak uważam, <grym> ale ta praca jest dla widza i to jest fantastyczne, że możemy. Jesteśmy zamknięci. W w tej naszej skorupie, jesteśmy na planie w domu, na planie w domu, ale jak spotykamy się z, z widzem, który dzieli się swoimi emocjami nawet związanymi z tym, co zobaczył, jest to dla mnie takim ukoronowaniem, takim, takim tak wtedy mam, przychodzi mi myśl do głowy, o rany, to jest właśnie to, to co jest takim miodem na moje serce, to jest właśnie to, dlaczego uprawiam ten zawód. Myślę, że scenarzyści również mm. dostarczają um, takich emocji, zwłaszcza w wątkach, kiedy Kończy się sezon, i nie jest sytuacja newralgiczna ostatniego odcinka, i nie wiadomo, czy bohaterzy przeżyją, czy nie. Wtedy fani e, uaktywniają się bardzo mocno, zadają pytania, e, są bardzo ciekawi. Wtedy zaczyna się ta burza i to podgrzanie temperatury, i wtedy mm. my mamy też taki mocniejszy odbiór, odczuwamy to. Moja postać ostatnio. Nie wiadomo było, czy przeżyje, czy żyje, czy nie żyje i co z nią, więc um, te głosy um, fanów były wtedy bardzo mocne. Niektórzy mówili, że już nie będą oglądać serialu. Tak, czyli Jeżeli nie to ma mułem. tego bohatera, już nie będą oglądać. Inni no. mówią, nie, ale na pewno będzie zaczyna, zaczyna się dyskusja i to podgrzewanie temperatury. Myślę, że przez scenarzystów jest świetnie robione. Świetnie, a powiedzcie w takim razie, m, jakie cechy jeszcze? Już powoli kończąc, powinien mieć, waszym zdaniem, właśnie taki idealny komisarz śledczy. Czemu akurat was ci widzowie się zakochali? Słuchaj, nie było innej możliwości. No. to jest ta charyzma? A no właśnie, czyli charyzma. <grymne> idealny idealny policjant. oczywiście to jest dobre pytanie. E, ostatnio mieliśmy przyjemność wręczać nagrodę najlepszemu dzielnicowemu w Polsce. Mnie nie było. To była wtedy. taka akcja. Tak. Rzeczywiście. Akcja dzielnica bez strachu, tak. Rozumiem. akcja dzielnica bez strachu. I, i były rzeczywiście kryteria, jak powinien być ten policjant? Jak się okazuje, myślę, że jedną z takich podstawowych podstawowych cech to jest rzetelność i empatia. Czyli taka, taka rzetelność w wykonywaniu swojego, swojego zawodu, ale jednocześnie empatia do sytuacji, bo nie wszystko jest przecież. Czarno-białe, czyli ze zrozumieniem, patrzeniem, ze zrozumieniem do tego, co się dzieje. Czyli takie wyczucie, można powiedzieć, psychologiczno-edukacyjne, tak może bym to nazwał. Myślę, że to są takie dwie cechy. I, i, I z pewnością ta empatia powoduje, że po prostu trzeba lubić tego dzielnicowego. Myślę, że, że te nasze postaci właśnie przez to, że one mają serce. Czyli tutaj potrafią być twardzi w swojej pracy i zawodowo podchodzić, a jednocześnie są, są wrażliwi i czuli i chyba ciepłymi osobami są jako. jako, jako, jako Ludzie, nasze, może tak. nasze postaci są ciepłe. To chyba, chyba, chyba to. Mimo, temu jest to że mi lubię. Tak, mimo, że mogliby mieć nieczulicę tak zwaną już. Do... Pewne przypadki już nie były, nie są zaskakujące, pojawiają się ta krew. Ten widok krwi już nie robi takiego wrażenia, jak dwa i pół roku temu. Ale um, chociaż moja postać ostatnio popełniła parę błędów um, i jej emocje, i powiedzmy, mrok, który. Wkradł się do jej życia, zaciera jej jasność i trzeźwość patrzenia na pewne sytuacje, przez co popełnia profesjonalne błędy. Nie było to łatwe zagrać w ten sposób, ale jestem bardzo ciekawa, jak widzowie podejdą do tego tematu i jak bardzo wtedy jak wyczują wtedy Agaterich, ale. <laughs> Też fajnie jest pisane, że też popełniamy błędy, że nie, przynajmniej w mojej postaci, nie jestem taką wzorową czasami komisarz i czasami przymykam oko na coś, na co nie powinnam. Z czego są później oczywiście konsekwencje. Kilka słów jeszcze o Was prywatnie. Agata, wiem, że masz spore osiągnięcia we freedivingu. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć widzom, co to takiego, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, i opowiedzieć właśnie o tych swoich osiągnięciach. Freediving jest to nurkowanie na jednym własnym wdechu, bez sprzętu do oddychania. jest to coś takiego jak Wielki Błękit. Nie wiem, czy Państwo oglądali Luca Besson. Taki film fabularny, no właśnie w wydaniu kobiecym to uprawiam moimi osiągnięciami jest to, że trzeci raz byłam już na Mistrzostwach Świata, gdzie reprezentowałam nasz kraj. W tym roku udało mi się dwa razy poprawić rekord polski. To były 71 i 73 metry w płetwach na jednym własnym wdechu. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Świata również ustanowiłam dwa nowe rekordy. Um, I fajne jest to, że sport został wykorzystany w jednym z jubileuszowych odcinków. W jaki sposób? Otóż będzie temat woda i będą tam wykorzystane moje umiejętności podwodne to jest to będzie dwusetny odcinek specjalny. Także yy, jest to jest to, powiedzmy, freediving jest to nurkowanie również w głąb siebie, tak zwana medytacja pod wodą. To jest nie tylko schodzenie bardzo głęboko, ale tak naprawdę to jest, taka, to jest taki stan ducha i głowy, i umysłu, taka bardzo duża kontrola umysłu pod tą wodą, e, która tak naprawdę jest takim nurkowaniem w głąb siebie. Ja się bardzo cieszę, bo w tym roku i w ubiegłym również wsparła mnie Telewizja Puls, za co bardzo, bardzo gorąco dziękuję i dzięki temu mogłem reprezentować godnie nasz kraj na Mistrzostwach Świata w Hondurasie. W ubiegłym roku również był Honduras i Turcja. Także tak to wygląda. Jest co mogę jeszcze więcej no, ciekawi powiedzieć? ciekawi mnie, skąd w ogóle takie zainteresowanie u Ciebie? Jak to się wszystko e, zaczęło? No, bardzo ciekawie. Otóż podczas Covid, mm, kiedy z nas, artystów, muzyków, z pozamykano najpierw i otworzono ostatnich, że tak powiem, przywrócono do pracy, myślałam, że oszaleję, a grałam bardzo dużo wtedy i spektakli wyjazdowych, i, i też grałam w jednym serialu a, i nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Więc najpierw uciekłam w malarstwo, które uprawiam od lat, ale zaczęłam tworzyć po prostu <laughs> zacięcie, obrazy. Malowałam ich bardzo dużo, ponad 45 obrazów namalowałam w tym czasie. Zrobiłam przy okazji wystawę, wernisaż, do którego mnie zaprosił Sylwester Biraga, dyrektor teatru Druga Strefa. To był pierwszy wernisaż w Warszawie po pierwszym lockdownie. I potem znowu był drugi lockdown, niestety źródełko kreacji i inspiracji mi się, mnie się wysuszyło. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, myślałam, że zostanę kierowcą autobusu. Marzyłam o tym, żeby wyjść z domu No i był otwarty jeden basen, który tak naprawdę nie był basenem oficjalnie, a symulatorem głębokości. Jest to basen w mszczonowie i tam zostałam zaproszona, żeby sobie zanurkować ze sprzętem, ponieważ ja jestem skubasem tak zwanym, czyli sprzętowym nurkiem od 2005 roku. Także zeszłam na 45 metrów, ale zobaczyłam freediverów o długich płetwach 80-centymetrowych i zawsze tego chciałam spróbować. Pierwszy raz zobaczyłam freediverów na brucholu w Egipcie. Pomyślałam sobie, co to za zjawy, że oni nie mają ze sobą sprzętu do oddychania. coś, można by rzec, samobójcy. Gdzie oni, jak oni funkcjonują, jak oni tam schodzą? Po czym ja po paru latach sama tego spróbowałam. Właśnie następnego dnia wróciłam... A za zrobiłam pierwszą, e, pierwszy kurs, p, potem e, po dwóch tygodniach niechcący dotknęłam dna tego basenu 45,5 metra, co się w naszym sporcie dotykanie dna jest sukcesem. Także I okazało się, że masz do tego po prostu bardzo duże bardzo duże i tak naprawdę uciekałam przed tym okrutnym światem wtedy pod wodę sądząc, że już więcej nie będę aktorką, już więcej pewnie nie będę miała możliwości, żeby się emocjonalnie, żeby się wykazywać, żeby po prostu wyrażać się jako aktor. Także żegnałam się z tym zawodem pod wodą, a w wodzie znalazłam ukojenie i schronienie. Po czym po paru miesiącach koledzy zwrócili uwagę, że zaczęłam robić nieoficjalne rekordy Polski, że może warto by było, żebym pojechała na jedne, drugie zawody. Byłam zaskoczona tym, bo nigdy nie sądziłam, że freediving może być też, też zawodniczy w moim przypadku. Po czym po 8 miesiącach od uprawiania freedivingu wygrałam swoje pierwsze zawody i złoto wśród rekordzistek świata. No i tak to później się... Ułożyło i teraz konsekwentnie uprawiam i aktorstwo, i freediving. Staram się znaleźć, znajduję czas równoważnie w tym wszystkim. Niekiedy ze stratą dla, dla aktorstwa albo czasami ze stratą dla freedivingu, ale staram się to jakoś łączyć, znaleźć jakiś ten balans. Zobaczymy, jak będzie dalej. Bardzo mi zależy na aktorstwie, bo aktorstwo jest moją miłością, ale freediving również. więc Teraz odbywają się Mistrzostwa Świata w Lima Sol na Cyprze, na które nie pojechałam ze względu na to, że dokańczamy serial e, Dzielnica Strachu. No ale przedwczoraj wzięłam udział w takich lokalnych zawodach, które wygrałam mm. właśnie w Mistrzostwodowie, więc staram się to jakoś zrekompensować. Również zdarzyło mi się rok temu, że dostałam bardzo dużą rolę w niemieckiej produkcji i nie mogłam pojechać, bo jechałam na Mistrzostwa Świata do Hondurasu reprezentować Polskę. I tak, tak czasem się dzieje, że życie to sztuka wyboru. Wyboru, ale jestem coraz bardziej uważna w tych wyborach, i no, aktorstwo jest dla mnie naprawdę na, na, na dużym, dużym miejscu, ale freediving jest czymś tak. Już kończąc, e, czymś tak niesamowitym, że potrafi na przykład, jeżeli gramy cztery różne role w tygodniu, to to zejście pod wodę powoduje, że jesteśmy w stanie się wyrównać. Wyrównać głowę, umysł, myślenie, wyrównać emocje, prawą, lewą pokulę, jesteśmy w stanie się wyciszyć, odbodźcować. E, jest to medytacja. Dużo osób uprawia freediving, nawet na mniejsze głębokości typu 5-2 metry, po to, żeby, żeby po prostu spotkać się z samym sobą, bo freediving jest tak naprawdę zanurkowaniem do siebie samego, spotkaniem się ze swoim takim głębokim ja. Więc kiedy my, aktorzy, potrafimy grać cztery role i tygodniowe i wchodzimy w różne stany emocjonalne i nie możemy się odnaleźć, kiedy jesteśmy sobą, no to takie zejście pod wodę bardzo pomaga do oczyszczenia, zresetowania głowy. Trzymamy za tym tymi. Andrzej, powiedz, co ciebie kręci prywatnie. Ja w przeciwieństwie do Agaty. <laughs> em, em... Masz mniej do powiedzenia. Kto <laughs> nie uwierzę. <laughs> ja w przeciwieństwie do Agaty. Uwielbiam powietrze i uwielbiam wysokość. Wcale to nie są takie przeciwstawne zawody y, sportowe. To nie tak? są, no, no ale wysokościowe, że tak powiem, tak. Mhm. A ja też spróbam pod wodą. Y, więc y, <laughs> y, więc y, zawsze to lotnictwo było mi bliskie i od małego na, na tym y, w Muzeum Lotnictwa i na lotniskach y, y, przebywałem. Ale masz jakieś kursy zrobione? Tak. Więc Jakie? Y, Już opowiadam. Y, zaczęły się oczywiście od spadochronów. Więc w nowym targu wspaniale rozpocząłem tą przygodę z lotnictwem i ze spadochronami samodzielnie skacząc ze spadochronów, a potem przyrodziło się to oczywiście z z kolegami, instruktorami samolotami i dzisiaj sam jestem pilotem, i, i jak tylko mogę, jak tylko mogę, to byłbym w powietrzu i bym, bym latał. Więc może nie każdy czas, bo muszę dzielić pomiędzy żeglarstwo i po prostu jazdę konną, którą uwielbiam. To są takie trzy. W sumie sporty, jazda konno, łucznictwo konne dokładnie, żeglarstwo, które mnie całkowicie odcina od, od wszystkiego i, i odpoczywam całkowicie. Czyli woda. Woda, tak, 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 woda i wiatr. No i oczywiście lotnictwo, które uwielbiam. Czym latam, małymi samolotami, ale wszelkiej maści, nie chcę powiedzieć, co mi wpadnie w ręce, ale, ale tych jednostek jest dużo, tych płatowców jest dużo, więc. Bardzo to lubię, myślę o śmigłowcach. Zobaczymy, czy się uda z tymi śmigłowcami, ale rzeczywiście to, co mówisz, Agata, że, że ten sport i to oddanie się żywiołom i, ta, i naturze powoduje uspokojenie, duży relaks odcięcie się emocjonalne od różnych spraw, wrócenie do siebie i podobnie jak, jak, jak w Twoim sporcie, również lotnictwo czy, czy, czy żeglarstwo wymaga um, takiej koncentracji y, na tym, co trzeba wykonać, na zadaniu. Y, Przygotowania technicznego, mocnego, który bardzo lubię. Ja zawsze byłem podróżnikiem, też, więc, więc lubię podróże, kocham mapy. To akurat i, i ja też. Uwielbiam, uwielbiam, więc <laughs> z tymi mapami mogę cały czas, cały czas obcować. I to powoduje, że, że rzeczywiście, ten przez to, że uprawia się tę pasje, nasz zawód wykonujemy jeszcze lepiej. Tak, to prawda. Muszę przyznać jeszcze jedną rzecz. Zobacz, że ile nas łączy. Jesteśmy, to, są, to jest ekstremalny sport, prawda? Latanie czy nie? Zależy, jeżeli się lata ekstremalnie, a akrobację lubię, tak? Akrobację nie, no oczywiście, to tak. No ja też uprawiam ekstremalny sport. Zobacz. To jest to o tych podobieństwach, o których wspomniałam na początku. W roli, ale również na życie. Także dobrze tak. zrobiony casting, wasze pasje są faktycznie sztuczne. to prywatne zdanie. <laughs> Proszę bardzo. Muszę to powiedzieć. Proszę państwa, rzeczywiście ja nie spotkałem się, nie miałem przyjemności, choć grałem w wielu, wielu, wielu filmach, czy filmach, czy produkcja, może tak powiem, gdzie były wątki kryminalne, żeby dochodziło do tak wielu mocnych spraw. Mamy taki trailer reklamowy, który reklamuje nasz serial jako najmocniejszy serial kryminalny w Polsce. I rzeczywiście myślę, że, że to jest najmocniejszy serial kryminalny w tym firmamencie, w tych propozycjach, które, które są dzisiaj w różnych telewizjach. Za każdym razem, kiedy czytam te wątki, to pomimo nie tego, że jestem, to nie mogę uwierzyć w to, co się dzieje rzeczywiście, z czym będę miał do czynienia, jak można, w jaki sposób jeszcze można dokonać czy morderstwa, czy jakichś innych przestępczych sytuacji. I pomimo tego, że przecież gram już, gram już dwa lata te, te, te role, to za każdym razem jest ciekawie. Podobnie jak z sytuacjami komediowymi, również one powodują, że, 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 że dla mnie jest, jest, te sytuacje są, są niewiarygodne i, i jest to za każdym razem ciekawe. Także bardzo się cieszę, że, że mam przyjemność odtwarzać te, te role i, i uczestniczyć. Tym wszystkim. Super. No tak to ładnie podsumowałeś, że myślę, że na tym właśnie skończymy. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Moimi Dziękuję. gośćmi była Agata Załęcka i Andrzej Młynarczyk, którzy jako duet występują w serialu Dzielnica Strachu, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.